Mam wielu znajomych LGBT, ogromną ilość przyjaciół i współpracowników. Mam takiego przyjaciela Dawida, który był moim asystentem przez wiele lat, który pomógł mi przy pracy nad Wody Ciało, który teraz będzie ze mną rozwijał kolejny projekt, który robił ze mną mój poprzedni film, mój film Twarz, który niedługo będzie w polskich kinach. Także tak, na pewno mam wielu znajomych wśród reżyserów i teatralnych, i filmowych. I tak jak mówię, no jest to taka nieodłączna część mojego świata. Wszyscy się różnimy na różnych płaszczyznach. Różnimy się wyglądem, poglądami, wiekiem czy pochodzeniem. I ja tak samo traktuję te różnice w orientacjach seksualnych. Osoby LGBT to są dla mnie takie same osoby jak każda osoba z mojej rodziny, jak ja, jak moje dzieci. I dla mnie przede wszystkim to, że nadal musimy protestować i walczyć o prawa tych osób, wydaje mi się taką sytuacją smutną i kuriozalną. Ważne jest to, żeby w takim kraju, jakim jest Polska i w czasach, w jakich aktualnie żyjemy, wypowiadać swoje zdanie na ten temat publicznie i po prostu bronić praw osób LGBT.